Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam Zunosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z CD z kanału z PlayStation 4 Mass Transit. I dzisiaj zaczynamy od ankiety, a mianowicie pytanie ankietowe jest: po pierwsze, z jakiej serii byście chcieli live'a? Po drugie, kiedy byście chcieli live'a? Także tam macie dwie ankiety, jedna jest z jakiej serii, czyli z CD z kanału z PlayStation 4 lub ze scenariusza, a drugie pytanie jest z... kiedy? Macie tam chyba było 3 dni, z tego co mi się wydaje, albo 2. Nie wiem, ja to tam jakoś pod to bardzo nie biorę uwagi. Nawet może własną godzinę, ale to zobaczycie, zresztą sami zobaczycie, tak? Dalej. Damy awizu nasza, są tutaj i cicho. I też jest tutaj przemysł rolniczy, bo wcześniej nie było, bo naszą dzielnicę sobie powiększyliśmy, ale już wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Tak. To było mi tyle. Dzielnica została też nazwana, więc nazwy dla tej dzielnicy, nazwy dla różnych ulic możecie cały czas pisać w komentarzach. I z rzeczy jeszcze ważnych, najważniejszych, piszcie dzisiaj, naprawdę proszę, żeby było dużo pomysłów, bo ostatnio trochę to nieco zaniedbałem, ale teraz już spokojnie to będzie. Mianowicie pytanie, pytanie to już nie jest ankietowe, nazwa dla naszego miasta. Dobrze, natomiast tak, już bez zbędnych cedegieli. Ja chciałem tutaj puścić dużą drogę czy autostradę? Chyba autostrada raczej. Tak. Gdzieś sądzę, że autostrada będzie lepiej puścić, no to sobie będzie tak. Tak, to będzie omijać całe miasto. Okej, okay, dobra. Tak, dzisiaj się zajmiemy transportem miejskim w naszym mieście, ale zanim to sobie zbudujmy tą drogę. Bo to może być poniekąd tu trochę przydatne. Czy to jest to miejsce? To nie jest to miejsce. To powinno być tutaj. A tą drugą trzeba byłoby przybliżyć. Dobra. A właśnie, jeszcze było pytanie ankietowe, ja zapomniałem. Pytaliście się, było pytanie ankietowe, jak ustawić katastrofę. Ja ustawiam na takim poziomie, bo było pytanie albo nie, albo jeden. Było najwięcej głosów. Więc ja zostawiam to na poziomie, że są, ale jest ich naprawdę mało. Czyli będziemy trochę myśleć o katastrofach, ale nie jakoś strasznie bardzo. U mnie na górze to coś... W ogóle chwila. Coś mi tu nie gra. Tak, już nawet wiem, co mi tu nie gra. My tą drogę już zbudowaliśmy. Mamy zapis jakiś stary. To dziwne trochę. Coś się z zapisami najwyraźniej skręciło i mamy starszy zapis niż ja bym chciał. Trudno. Co tu dużo powiedzieć, ja nic na to nie poradzę. Ale no, już niech będzie, tak? Już może być to, ale... No cóż, trzeba odbudować tę drogę, bo to będzie podstawa później, tak? Tak, bo my przecież puściliśmy już tutaj dookoła. Ten przemysł już tam to trochę odjechał. Tak, to już to się dużo działo po tym. Ojej, to mi wszystko usunęło. I tu właśnie jest problem, wiecie czemu mi to usuwa? Bo mi się już skończyła możliwość. Będę musiał usuwać już niektóre do miasta po prostu. Bo mam maksymalną liczbę zapisów. I to jest naprawdę smutne. I to, że nie mogę wybudować tego, gdzie ja tu chcę. Też było smutne. Ale to mi się jakoś udało przeskoczyć. Dobrze, to tak. Tu będzie ta droga. To tu sobie... Nie, zrobimy sobie dotąd. Tu będzie podłączenie. Właśnie. Albo to było jakieś inne miasto. Może. Bo ja dosyć podobnie zaczynam wszystkie miasta. Ale wydaje mi się, że to było już. Albo to były pociągi. No nie wiem, dobra. Mniejsza z tym. Tak, może to były pociągi, bo raczej... Wątpię, żeby był jakiś zły zapis tutaj. No, tak czy siak, trochę się czuję dzisiaj skołowany. Dobrze, że sobie trochę pogram dzisiaj w te City Skylines. Czemu nie mogę... No. Deszczek padał. To powinno być na jakim poziomie? No, powiedzmy, że po prostu gdzieś... No, ma inaczej. 1240. Tutaj, dotąd. W tle leci sobie... Jakie radio? Cities. Nie, dajmy.
Dajmy sobie relaxation station. Bo dzisiaj to się, by mi się trochę przydało zrelaksowanie. Nie wiem po czym. Nie wiem czemu nie jest taki dzisiaj skołowany. Coś się musiało naprawdę wydarzyć. Ciekawe co. Znaczy wy to tam nie wiecie, ale ja to bym chciał wiedzieć. Aj, tutaj nie. Musimy sobie wybrać. Dobra, budujecie się tu. Tu zostawimy miejsce na ścieżkę i drogę. Tu sobie weźmiemy trochę tego więcej. I tutaj. Okej, okay, dobra, tu się możecie budować. Tu sobie damy domki. Tu będzie trochę tak nietypowo. I tu tą ścieżkę trzeba byłoby trochę przeciągnąć. Tak, budynki się bardzo chcą budować, one nam są potrzebne do budowy miasta, więc zaraz się tu nie zajmę. Gdzieś... To będzie... Nie, 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 aż tak daleko. To też jest zły pomysł. Tu. I tu. A, właśnie. Ja dokończyłem z fanem tutaj te ścieżki, ale tu widzę, że... Tak, pierwsze to jest inna ścieżka. I po drugie to trochę jest na innym poziomie. Dobrze, zaraz ci dam wolę, tak? Proszę mnie zrządzić. No, powiedzmy, tylko tutaj jest złe miejsce, ale to już mniejsza z tym. Właśnie, chwila. Linie pomocnicze wyłącz. Bo one nam to będą teraz psuć. I to na sam dół, na chwilę. Zróbmy sobie tutaj ten jeden podniósł już. Normalnie to będę dać poza odcinkami, ale dzisiaj nie jestem przekonany, czy pamiętam. Patrz, ma ludzi już na wodę. A ja ci mówię, że po prostu się tutaj nie będzie. Ha. Tu, tu i tu. Tu, tu i tu. Tu, tu i tu. Dobra. I ta sama z drugiej strony, bo tu będzie już... Będzie na odwrót, a z takich głównych dróg to chcę, żeby było właśnie w tych miejscach przejście dla pieszych. Tak, dodatkowo. Dobra. Schodzi jedna w dół. Jedna w dół. Jedna w dół. A, dobra, idealnie. Tak. Najpierw woda. Skąd by... A, tutaj idziemy. Dobrze, dajmy tu sobie wodę. Linie pomocnicze się powyłączały. No tak, bo wyłączyliśmy je w sumie, to już są powyłączone. Dobrze, już wodę będziecie mieli. To teraz tak, jest strasznie dużo chce się budować ludzi. Gdzie by ich w ogóle tak, transportu jeszcze nie mamy. Ile trzeba być transportu? Okej, okay, niewiele. To pójdźmy jeszcze w jedną taką samą dzielnicę, jak tutaj mieliśmy. Nie. Tu będzie ścieżek do mnie. No ma ścieżki wam dam na tajemnicę już. Bo tego będzie za dużo. Tu. Ciekawe czy słyszycie coś z tej rozmowy, na co jest na górze. Mam nadzieję, że raczej niezbyt dużo, bo to jest na zasadzie ja jestem głośniejszy i ja cię przekrzyczę raczej, ale. Tak. Mamy trochę pieniędzy. To nie jest dużo pieniędzy, ale coś tam z pieniędzy jest to. Na pewno. I tutaj będzie też handel. Tak? Tak. I tu trzeba nic ma się nie budować. I tak, widzę, że się zbytnio nic nie chce tutaj prowadzać. A nie, trzeba, po prostu trzeba było poczekać. I od razu jest lepiej. Dobrze, nasze miasto powoli póki co całkiem nieźle się rozwija, więc nawet nie ma co tutaj zrzędzić. Dobra, time lapse ze ścieżką. Dobrze, jak widzieliście na tym lapsie, pojawił mi się komunikat o tym, że wbiliśmy kolejny kamień milowy. Także mamy już transport, czyli są promy, z których pewnie skorzystamy, są autobusy, pewnie też skorzystamy i tramwaje, taksówki. Trochę ten scenariusz pociągowy mi teraz miesza, bo nie wiem, które to które miasto, ale
Dobrze, wiem, co to jest. Pierwszeństwo dla podomów. Ok, trzeba sprawdzić, co jest. Wysokie ceny biletów. Aha, ogrzewanie. Ogrzewanie w tym mieście też będzie, ale nie wiem, czy od razu teraz prowadzimy. I są autostrady. Oh yeah. Nowe drogi. Trasa podomowa. Autostrada czteropasmowa. Bazy taksówek, nowe turbiny, ciepłownie, cmentarz, mały schron, niski maszt, jednostka ratunkowa, zbiorniki. No i trochę tych rzeczy dostaliśmy. I tak, pierwsze co widzę, co mi się rzuca w oczy, to jest to, że to się jest w swoim kierunku. Czyli nie wiem, co to właśnie zepsuliśmy to. Wspomniałem, że to nie. Przed chwilą grałem w wersji PPC i się po prostu. Tak, i po prostu jestem trochę taki doskojarzony, to mnie o to. A, nieładnie, z tego się nie korzysta. Tylko i wyłącznie z wąta. O, skoro już się to pojawiło, to możemy puścić w końcu tutaj tą autostradę, która była tutaj już ponad od początku tej części miasta. Ciach, ciach, ciach. O, tu zapomniałem o przejściach wspólnego. To odegrać, zrobię je. Zrobię je teraz. Ciach. Tu miało być wszystko ładnie, pięknie wyglądać, a tu przejść nie ma. Później damy tu im wyciszenie, ale póki co raczej nie będzie problemu. O, zobaczcie, jak już zaczęli z tego korzystać. No bo to jest autostrada wolności. Dobrze, zaraz wyłączymy tutaj światło jeszcze. Takich rzeczy ważnych i ważniejszych. Tak, wiem, że trochę to może się wam mało podobać, ale mnie się podoba. Dobrze, tak, widzę, że już jest problem tutaj właśnie z transportem. I tak. Tu czteropasmówka, tu cztero, tu. A, tu już jest czteropasmówka. Tu cztero. I tu dwa. Tu też. Tak, żeby się ładnie to rozjeżdżało. Tutaj jest oczywiście standardowe trzy pasy, żeby to całkiem szybko i zgrabnie jechało. No ale, a później to zobaczymy, jak będzie wyglądać, tak? Także, zwalił mi ścieżkę. No trudno, tak? Mówi się trudno, nas się żyje. No, ścieżki nie są niezniszczalne. Przychodzi sobie taka autostrada i od razu nie ma jej. Dobra, nazwę dla autostrady jak chcecie, bo to mamy dwie autostrady, nazwę dla ronda też może być. Nazwy ogólnie, na wszystko nazwy, tak? Przemysł chce się budować, ale na razie nie dostanie tego, ponieważ przemysł marudzi. Dobrze, tu sobie wybierzmy zjazd. I tak. Jan Sachanie zrobił. Nie. Możemy tu zrobić te zjazdy, ale nie wiem, czy to trochę nam popsuje koncepcję miasta. Ale dobra, dajmy tu sprawę tutaj. No to tak aż się prosi, żeby to było w tym miejscu. Dobrze. Obniżmy sobie ten na maksa w dół. Czy tutaj możemy? No właśnie w tym jest problem. Dobrze, czyli musimy nawet ten przejazd wydłużyć. Okej, czyli tak. Weźmy sobie na podniesienie na najwyższe. Proszę bardzo. Tu będzie zjazd. Tu będzie wjazd. I tak samo tutaj. Tu zjazd. Tu wjazd. Tylko tak, tu trzeba już. Tu już puśćmy tę drogę. Bo tutaj się to tak nie udało ładnie. I prosto. Tak. I to będzie najkrótszy po prostu zjazd. Tak. Tak, bo teraz to się zrobiło takie właśnie pod kątem. Czego ja zazwyczaj nie lubię robić, ale. Tutaj sobie zrobimy wyjątek. Tak, tak i tak. Dobrze. Tu jest dobrze? Tu jest dobrze. Czyli możecie już ładnie korzystać z autostrady. Dobrze, ale już bez zbędnego gadania. Mamy tutaj nasz kanał, co nie? I ponieważ mamy już autostradę, mamy tym kanałem. coś mnie bierze. Mam nadzieję, że nie jakoś specjalnie.
Tutaj bym sobie puścił jakoś w środku tej dzielnicy kanał. Tak. Ale jakoś w ten sposób, żeby w idealnym miejscu mi te statki tutaj weszły. I zaraz zobaczymy, czy to jest dobre miejsce. Jest to dobre miejsce, dawa. Na takiej wysokości tutaj sobie kanał pociągniemy. I zobaczmy, jak tutaj jest w ogóle z gruntem. Okej. Dobrze, tak. To musi być głębszy kanał. Czyli musimy go sobie w taki dziwny sposób przerobić. No, nie ma opcji ulepsz, co żałuję bardzo, ale mam nadzieję, że później to naprawią i się pojawi, tak? Tak. Chcemy to sobie puścić tak wzdłuż tej drogi. Jo, na pewno fajnie by to wyglądało. W sumie czemu nie? Najwyżej później się to zmieni. Tak? To jest, można być dekrantów takich. Pamiętam, że udało się. Tak. No, da się. Dobrze, no i stąd też sobie zrobimy po prostu tutaj dojazd i tu będzie zjazd w rzekę. Dowolną w dół. Tu będzie nam po prostu całość zbywać. Skąd jestem ciekawy, jak tutaj to będzie chciało się budować, bo to... Tak, nie jestem trochę tego przekonany. W ogóle mam nadzieję, że naprawią te wszystkie scenariusze zepsute. Czy nie było ich jakoś strasznie dużo, tych wszystkich zepsutych, powiedziałem teraz tak po prostu. Ale żeby to działało, tak? Bo to jest fajne, ale... Dobrze, kanały ogólnie są po to, żeby nam pomagały i były tak, jak my chcemy kształtem, więc trochę sobie teraz to zakręcimy. I tak, tu musimy wyburzyć autostradę i do tego potrzebujemy auto już. I tu nam to naprawdę całkiem nieźle wejdzie. Dobrze, i teraz tak. Stąd musimy już niestety manualnie naprawić tą autostradę, co może być trochę trudniejszą rzeczą. W sensie, że nie. Musimy wyłączyć linie pomocnicze, bo one nam tu nie pomogą. Musimy wyłączyć siatkę, bo siatka powstaje i tak. I musimy włączyć tu. I jak najmniejsze nachylenie. Tu sobie damy taki. Da się to zrobić, ale trzeba naprawdę idealnie ten most tutaj wyprofilować. Żeby tak to puścić, tak jak ja teraz to puszczę, co nie? O, widzicie? A, tego nie mogę wyburzyć. Mogę, tylko muszę to zrobić w ten sposób. Bo mi nie wstawi się tam na rozwoju. Po prostu mi ją wytnie. Dobrze, no i teraz jedyne co czekamy, to aż to wszystko spłynie, tak? Także na to poczekamy sobie po prostu. Nie macie prądu, prąd już się powinien... A, po prostu nie mamy prądu. I mamy trochę pieniędzy, no tak, bo na transport się zawsze dostaje trochę forsy. Co jest rzeczą... Dobra, mój gdy. Dobrze, że zrobiłaś. Dobra, tak, autobusy, tramwaje i to wszystko, statki. Na początku bym wstawił statki, ale nie jestem przekonany, czy one jakoś nam tu specjalnie pomogą z tymi problemami, co my teraz mamy z korkowymi. Ale byłyby fajne. Dobrze, puśćmy sobie jakoś... taką... Dawaj. Siatkę i linię pomocniczą. Bo ja jednak bym był za tym, żeby one tutaj były. Bo to jest coś nowego, tak... A ja chcę nowe rzeczy. No, jak już tak bardzo chcesz tu skręcić, to... No, to tylko od końca, tak. Czekaj. No, może... To nie wyglądało za dobrze. Teraz nie będziesz chciał tego wybudować, tak? No, dobrze. Woda płynie, bo to jest jeziorko, to więc będzie płynąć ładnie. No i mam nadzieję, że to sobie tam ładnie jakoś dopłynie do tych dwóch części. Dobrze, w oczekiwaniu na ten... Tak, chyba te kanały trochę kosztują. To jest nawet logiczne, że kosztują, ale...
Okej, okay. Tego tu nie wstawimy. No, a to jest od kiedy? Musimy mieć trochę więcej, żeby autobusowy zrobić. A szkoda, bo bym to sobie nie wstawił. Ale z kolei ta część nam tutaj idealnie po prostu wchodzi, aż się prosi, żeby tak to wyglądało jak tutaj. I jeszcze z tych rzeczy ważnych i ważniejszych to jest to, że my tu sobie po prostu będziemy zmniejszać drogę. Później może to jakoś inaczej rozwiążemy, ale tu gdzie są zjazdy, ja po prostu wolę korzystać z czegoś takiego. I oni tu mają trzy wyjazdy, żeby ładnie tutaj się nam rozjeżdżać. Zanagam, zobaczmy, czy gdzieś przypadkiem się nam nie zrobiło. Na pewno się gdzieś zrobiło. Skrzyżowanie ze światłami. Dobra, tutaj były. Tu, 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 tutaj. Wszystkie zbędne trzeba pousuwać, tak? I tutaj. I dalej nie powinno już nigdzie być. Dobra, bo chcemy mieć jak najlepszy przejazd. 93% na dół. Całkiem, całkiem ładnie. Dobrze. Woda płynie. Mamy już pierwszą część poatomową. No jak my to tak dzieliliśmy, zobaczcie blisko. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo my tutaj nie możemy nigdzie teraz postawić tej stacji promowej. Chyba nie, to sobie włożymy. Teraz inwestujemy z zwrotem, żeby nie. Oj, będzie tsunami. Dobrze. To tak. My tu sobie damy po prostu drogę, do której będą podjeżdżać te rzeczy, co nie? Czyli w sensie, że stąd. I na takiej odległości to była jakaś ta stacja plemowa. W ogóle musimy uważać, ale to jest już inna kwestia, żeby nam się po prostu granie przycięła. Bo jak dobrze wiemy, ostatnio ma do tego całkiem ładne skłonności. Dobrze, to jest odpowiednia odległość. Świetnie. Teraz tak, musimy... To jest dobra. To jest dobra. Aha. To nie jest naj... Nie, to jest ten średni. Się już zastanawiałem, czy to nie jest to przypadkiem... A, tutaj nie wyburzyliśmy kawałka, dlatego tak ładnie się nam spuściło. Dobrze. Tutaj tak pod kątem może to całkiem ładnie wyglądać. Ciach i ciach. Dobrze, no i statki już możemy tutaj po prostu normalnie wrzucać. Czyli promy będą jeszcze tutaj. Przystanki domowe. I chętnie bym tutaj wstawił, tylko tutaj to wstawimy trochę na innej zasadzie. Do głównej drogi się podłączy. Co tu? Co? Czemu? Ale że no czemu tu chcesz zrobić tunel? No. No, nie ma problemu. Zero problemu, tak? Aha, ale tu ty nie będziesz chciał z kolei wejść. No cóż, powiem to brutalnie. Gdanie chcę, to ja się nie będę na nią jakoś wysilał. Ale wiem, możemy trochę to inaczej obejść. To możemy przestawić w bok. A, tak, nie możemy tego... Zwrot, dobra, dawajmy tu zwrot. Tak, w ogóle my cały czas teraz budujemy. A miasto się prawie w ogóle teraz nie rozbudowuje. Całkiem idealnie po prostu. Idealnie. Dobra. Tu, tu, tu i tu. Jakbyście się zastanawiali, po co ja chcę, żebyście nazywali miasta, to chodzi o to, że po prostu później mam łatwiej, jak chcę jakiś przypadkiem jakiś zapis usunąć, to jest to o wiele prostsze. Dobra, tu na razie będzie ten mały przystanek. I tu... Możemy dzięki temu teraz to wstawić. O, ciach. No na pewno on tutaj się stąd kiedyś przesunie, ale póki co możemy go sobie tak tu zostawić. No nie, czy nie problem. Okej, okay, tu widzę, że się całkiem ładnie to podłączyło. Teraz jakbyśmy podciągnęli sobie to i to. I ten kabel jakoś inteligentnie inaczej podłączyli, to byłoby naprawdę wręcz wskazane. Na przykład stąd już można usunąć na rzecz podłączenia w ten sposób. Dobra. Teraz wszyscy zaczną
płakać, że nie ma już tego. Okej, widzimy, że jest cmentarz się pojawił i już ludzie. Brak funduszy. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Pociągnijmy sobie po prostu wodę, bo tylko to możemy zrobić. Przyspieszmy czas. Czy woda tędy podpłynie? Bo tu jest lekka górka, ale nie, widzę, że jest takie zaparcie, że to ładnie tu spłynie. Ale tu już jest problem. Trzeba będzie tu zrobić bardziej głębokie. No. Okej. Tak, mówi się trudno. Teraz się żyje. A, mamy 8 tysięcy, możemy postawić cmentarz. Dobrze, świetnie. Macie cmentarz? No tak, no tutaj nie wiem, że nie tak. Już się zastanawiam, czy nie jest jakiś przypadkiem scenariusz. Dobrze, kolejny kamień to jest 5,5 tysiąca i zbytnio żadnych nowych nie ma rzeczy. Ekran akustyczny. Dobra, to się przyda akurat. No i parki, bo na razie... Nie, parki już są. Jakiś taki park... Parki już są, dobra. Postawmy sobie gdzieś tutaj park kolosor. On nam tutaj trochę to zrobi lepiej. Ale... Jak tak o to zbytnio nie będę tutaj dużo wstawiać. Właśnie, zerknijmy sobie... No kurczę. Ludzie na minusie. Dobrze, przemysł chce się budować. To dobrze, bo tutaj się jakoś przydał przemysł. A właśnie, trzeba te wszystkie też drogi poulepszać. No, tym się zaraz zajmiemy. Na razie po prostu sobie dajmy, żeby tutaj się budowali, tak? To jest podstawa. Dobra. Budujecie się tu, będziecie się budować. I autostrady dla nich. A, już wiem, czemu tak dużo straciliśmy pieniędzy, bo te autostrady trochę kosztują. To nawet ma sens teraz. Światła? Tutaj świateł ma nie być. Przemyślę, to jest naprawdę... Światło to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Zobaczmy sobie, jak jest tutaj natężenie do tego. Trochę tego tu jeździ. Już nie mówiąc o tym, że nawet korzystając z moich nowych... Właśnie, mieliśmy zobaczyć to. No i to jest to, co ja chciałem zobaczyć. Oni po prostu będą teraz wydać przy każdej możliwej opcji. A widzicie, jeżdżą tą autostradą. Na górze jest przejście dla pieszych. I to całkiem ładnie wygląda. Dobrze, pytamy w teorii, już mogłyby zacząć pracować. Tylko nas nie stać jeszcze na wiadomą rzecz. Tak, to sobie wyciągnęli. To tak. A, no tak, fajnie, bo to nie chciało wejść. To dotąd i tu podłączyć i liczyć na to, że tutaj to jakoś wpłynie ta woda, zaraz zobaczymy. Ewentualnie ścieki można tu wypuścić, ale... A, więcej możemy zdać tutaj. Odpływ wody słodkiej. I to nam rozwiąże problem. Dobrze, czy tu możemy postawić? Tu możemy postawić. Bo tutaj... Albo tak. Może być nawet w ten sposób. Czemu nie? Aha. Tylko tu jest to podejście i będzie nam dawić problem. Tak, sobie dajmy to na sam dół. Teraz ty nam będziesz przeszkadzać. Jasne. I teraz powinienem... No, nawet nas stać na siebie. Świetnie. Naprawdę świetnie. Dobrze, no i jest tutaj wszystko ładnie podłączone. Teraz tylko trzeba było postawić to za 3,5 tysiąca. Oczywiście nas nie stać. Wiecie co, my tu zrobimy trochę z tych przejść. Damy to sobie dla pieszych. Tu przejść dla pieszych, to wydłużymy. I damy sobie... They'll play your favorite hits, give out great prizes, and laugh their way through your commute. Jimmy and the Stallion, stable entertainment only on City's radio. Ale wyłączmy sobie tak linię pomocniczą i siatkę. Siatka to tu by się nawet przydała, ale dobra. Hi, I'm Greg, owner and founder of Steel Frame Spot. Stąd droga z walką wygląda.
I was unable to play spots at the elite level I would have liked to. Instead, I invested my energy into getting you the lowest prices possible on athletic gear. Unlike the local sports teams, you can count on us every year. I fight every day to get you the best deal. I'll never drop the ball on prices, and that's because low prices and my customers' happiness are not affected by the short fingers mentioned earlier in the advertisement. Just remember, budżet jest nawet dobry. No, w ogóle podatki podnieśli. To też jest. Ja pomyślę tak, w ogóle to jest 32 minuta odcinka. A my z tymi problemami tak trochę stoimy jeszcze w polu. Dobra. Zaraz przyjdziemy do tego. Tak, wody brakuje. Dobrze, to już widzę. Tu sobie damy dociągnięcia wody. Tu w ogóle coś słabo się ciągnie. Czekaj. Powinno płynąć, płynie, tylko tak, tu się podwyższa teren, dlatego jest trochę problematycznie, ale i ścieki. Dobra, ścieki i wylot z wody słodkiej tu sobie damy. Aby było wyższy poziom, wtedy to nam ładnie podniesie. Znego, tutaj jest silny prąd, jakbyśmy chcieli spuszczać. No tak, bo to jest jedyne ujście z tej rzeki, z tego jeziorka. To wszystko będzie tutaj płynąć. Tu będzie to stać. Dobrze, ile kosztuje to? 35 tysięcy. Dużo. To nie znaczy, że nas nie stać. Tak. Cały czas nas nie stać. Dobrze, na to już sobie poczekamy. Tak, to już. Nie, damy sobie może bazę po drugiej stronie. Dajmy sobie gdzieś tutaj i podłączmy ich jakąś drogą. Już może nie autostradą, bo to sobie wszystko podłączył, cały świat i jeszcze dalej, ale wolę brakuje ci. Ale potem sobie podciągnąłeś, mam nadzieję. To jest. No. W powietrze trochę to wygląda ciekawie. Dobrze, dajmy sobie tutaj te statki, żeby zaczęły pływać. Nawet nie musimy robić sobie tych klasek tutaj. Fajnie. Na pewno tutaj na przykład po tym jeziorku czy coś będą pływać, ale póki co, skoro nie trzeba... Czekajcie. Już myślałem, że nie można. Dobrze, nie. Damy sobie początek linii tutaj. Stąd. Dotąd. Później tu. O, zaczęli się dozulepszać, to ja rozumiem. I tu bym podciągnął, tylko czemu to się nie chce? O, i jest. I ja nie mogę w drugą stronę, no nie mogę. Dobrze, czyli po prostu tu takim zygzakiem dopływacie do mety. Tak? Tak pewnie to będzie wyglądać. Dobrze, jeszcze rzeczy, które dzisiaj trzeba zrobić. Mamy bardzo duży popyt na ludzi, co jest rzeczą naprawdę dobrą. I mi się to naprawdę podoba. Ciszej. I tu sobie zrobimy mostek. Nad. Coś takiego. O! Mamy tu jakieś ciekawe architektury. No, trzeba będzie zapamiętać. Tu zrobimy sobie podłączenie. Bo mi tu bardziej o to chodziło. I miejsce pod budowę dla ludu. Lód tu i lód tu. No może poza tym miejscem, bo tu będzie trochę głośno. I to jest miejsce zakwalifikowane jako handel, przyszły handel. Zobacz, tutaj trochę mi się ta droga źle zbudowała, ale już mniejsza z tym. Jest, pierwsze statki płyną. Zobaczmy, kliknijmy sobie może. To mi wygląda na pierwszy. Gdzie on jest? Miałem tu statek, tak? Ej, co jest ze statkami? Bo tak wody i znikasz? Co to ma znaczyć? Halo. Widzieliście to? Były statki, nagle zniknęły, ale... No, dobrze, jeszcze raz płyniesz. Dobrze, pokazuję mi twoją trasę. A, ty masz jakąś dziwnie krótką trasę, no dobra. Zetknijmy sobie, ile już osób tu czeka. 69, tak, to było do przewidzenia, gdzie to jest. Dobrze, ale kliknijmy sobie pierwszy statek, który
płynie tu. I tu już było 17 osób. Czyli, czyli to jest jako pierwszy środek komunikacji, to naprawdę pomaga tutaj ludziom, co mi się naprawdę podoba. Dobrze, no i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo to już jest 36 minuta. Czekajcie, bo tutaj trochę tak dziwnie oni zakręcają. Czy możemy coś z tym zrobić? Pewnie nie, ale... O, możemy. Okej, będzie lepszy zakręt. Wow, były dwa. Okej, nie, cały czas jest kiepski. Dobra, to trudno. Dobra. No i niestety w tym kierunku te statki będą płynęły bez żadnych zakrętów, dopóki czegoś nie wybudujemy po drugiej części tej rzeki. A to będzie pewnie już niedługo. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się spodobało, możecie zdać go w górę. Oczywiście pamiętajcie o nazwie miasta, komentarzach i ankietach. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Natomiast ja was zostawiam z timelapsem. Cześć!